Witam Was serdecznie. Dzisiaj w naszej sieci sprzedażowej Papis zawitała kolejna perełka, mianowicie Volvo S90. Oczywiście polska salonówka, w pełni serwisowana, właśnie w dłoniach dzierżę serwisy. Wszystkie wykonywane w ASO dotychczas. Wersja Inscription, dwulitrowa benzyna, 250 koni mechanicznych, T5 jako oznaczenie, a tą piękną ciągłością serwisową zakończamy nasz serwis w Papis Serwis. Mianowicie w tej chwili zrobiliśmy tutaj rozrząd, także auto jest świeżo po wymianie rozrządu, więc mamy pełen serwis w ASO plus wymiana rozrządu w naszym serwisie Papis Serwis. Także powracając teraz już do samego samochodu, mamy bardzo ładną wersję Inscription, ładne felgi, do tego insygnowane Inscription na listwach, bezkluczykowa obsługa i oczywiście fotele w pełnej elektryce, wielopłaszczyznowa regulacja. Teraz mamy tutaj pamięć foteli, do tego piękne drewniane wykończenia. Inscription to jednak Inscription, czyli bardzo ładna, bogata wersja. Przejdźmy może od razu do tyłu z tej strony. Dla pasażerów z tyłu przewidziane są duże, duże kanapy, wygodne siedziska. Oczywiście wszystko mamy w skórze ładnej, takiej kremowej, ciemniejszej, niezupełnie jasnej. Naprawdę odcień skóry jest idealnie dopasowany do tego lakieru. Delikatny, gołębi metalik. Naprawdę auto jest w pełnej krasie, niesamowite. Także mamy S90, T5, dwa duże wydechy z tyłu. Myślę, że auto naprawdę warte zainteresowania. Elektryczna klapa z tyłu, koło dojazdowe wraz z całym ekwipunkiem pod tytułem akcja ratownicza i wymiana koła. Klapę zamykamy elektrycznie. Ładne te LED-owe lampy, naprawdę auto jest mega eleganckie. W końcu to Volvo. Także jeszcze raz rzutem kamery na tylne skórzane kanapy, bo naprawdę wyglądają kanapowo, czyli wygodnie. No i w pełnej krasie fotel pasażera, jak i kierowcy pasażera, również z pełną elektryką, z pełną regulacją elektryki. Cóż, wejdźmy do środka i zobaczmy, czym zaskoczy nas nasza S90. Myślę, że wyposażenie jest bardzo bogate, także warto spojrzeć szerzej, z szerszej perspektywy na to wyposażenie. O właśnie, tak tutaj nam się teraz na dzień dobry zapaliło to podświetlenie w taki subtelny, delikatny sposób. No i odpalamy. Po odpalaniu mamy kontrolę wszystkich asyst, wspomagania, jak i tempomatu. Przed nami rysuje się aktywny tempomat wraz z możliwością odczytywania znaków. Musimy zapiąć pasy, bo bez zapięcia pasów nie będziemy w stanie tutaj wejść w żadne funkcje i opowiadać dalej o samochodzie. Jak już mówiłem o tempomacie, to mamy tutaj funkcję o właśnie Adaptive Cruise Control i Speed Limiter, czyli limiter prędkości, asysta czytania znaków. Do tego wszystkiego mamy w lusterkach asystę kontra martwego pola. No i tutaj możemy przejść jeszcze, jeżeli chodzi o funkcję. Za chwileczkę tutaj nam się pojawi. O, tak musimy przejść. I teraz mamy możliwość nawigacji i możliwość odczytu wszystkich danych podróżnych. Także przejść przez media, telefon do nawigacji. Że tak te funkcje tutaj wyglądają. Jak już jesteśmy przy funkcjach i przy głównym kokpicie, to mamy też zmianę charakterystyki jazdy, czyli mamy drive mode i mamy w tym eco, jazdę komfortową, czyli zmieniamy się charakterystykę układu silnika, zawieszenia, układu kierowniczego, individual, czyli tak jak jest napisane, osobiste preferencje jazdy i dynamic, czyli sportowa, i przy sportowej zmieniają się delikatnie układ deski rozdzielczej, tak jak i przy eko właśnie tak to wygląda.
Także możemy sobie tutaj te zmiany na bieżąco wprowadzać. Teraz mamy tutaj, o właśnie tak musimy zmienić. Teraz możemy przejść przez wszystkie tutaj aktualizacje i aplikacje. Mamy Apple CarPlay, Android Auto, status pojazdu, wyniki kierowcy, spalania, do tego tutaj możemy sobie przejść, tu się na chwileczkę zatrzymać. Mianowicie mamy tutaj wszystkie asysty, Line Keep, czyli asysta zmiany pasa ruchu, wspomaganie parkowania. To jest właśnie Bliss, czyli jak rzucimy okiem kamery na lusterka, to właśnie nam się tutaj pojawi funkcja. W taki sposób nas będzie ta asysta informować o autach znajdujących się w strefie martwego pola. Potem mamy Cross Traffic, czyli ostrzeganie ruchu przecinający drogę z tyłu, czyli tylne czujniki, czytanie znaków i to już mówiliśmy, tempomat, limiter prędkości i światła doświetlające, czyli doświetlające boki. Fajnie, bardzo fajnie jest skonfigurowana tutaj kamera 360 stopni. Tutaj widać po kolei te kamerki i jak chwilę ruszymy samochód, to tak to wszystko w ruchu. Naprawdę Volvo to fajnie dopracowali. Nie we wszystkich egzemplarzach, nie we wszystkich samochodach może jest to tak ciekawie skonfigurowane. Także do tego mamy tutaj klimatyzację, wszystkie możliwe nadmuchy. No i oczywiście ogrzewanie fotela, pasażera, jak i kierowcy. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów i auto w pełnej odsłonie. Naprawdę jest prześliczne. Zamykamy tutaj tą ładną drewnianą żaluzją. Myślę, że samochód zadowoli nawet najbardziej wymagających odbiorców, z tego względu, że wykończenie tego Volvo jest naprawdę na najwyższym poziomie. Więc ubrane w ładne, kremowe, skórzane tapicerki plus te drewniane wykończenia w kolorze średnio brązowym, myślę, że naprawdę zaspokoją, jeszcze raz powtórzę, oczekiwania najbardziej wybrednych. Do tego oczywiście samochód serwisowany, tak jak mówiłem na początku, więc z całym tym pakietem serwisowym wraz z nowym rozrządem zapraszamy na nasz plac sprzedażowy, zapraszam na papis.pl i zachęcam do subskrypcji w celu spojrzenia na ciekawostki wynikające z jakże przepięknych samochodów prezentowanych przez naszą firmę prosto do sprzedaży, prosto z polskich salonów, jako używane samochody. Także zapraszam serdecznie, do następnego. Cześć.